Witam. Natura lwa. Z punktu widzenia, gdybyśmy oglądali zodiakalnego lwa, to najbardziej boi się, no co tu ukrywać, ale pracy. Lęk przed pracą, przed fizyczną pracą, czy w ogóle umysłową pracą jest bardzo duży, chociaż lwy wbrew pozorom bardzo ciężko pracują, ale przede wszystkim psychicznie. Umysłowo nam wydaje się, że jest to samo. To nie jest zupełnie to samo. Gdyby bierzemy pracę umysłową, to przypuśćmy jest kierownik pracą umysłową, a psychicznie to układanie planów to jest to, co lew najbardziej lubi. Planowanie, czyli zarządzanie i to jest powiedzmy najkrócej, to jest tak, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to, ty to, a ja w tym momencie będę tylko myślał. I to jest najbardziej charakterystyczne dla każdego lwa. Oprócz tego, no cóż, lwy są powiedzmy, że negocjatorami doskonałymi i potrafią to wszystko bardzo ładnie zrobić, ale też bardzo ładnie liczą. Liczą finanse i opierają to o swoją wiedzę. Są swoją wiedzę, mają bardzo intelektualną, ale także i bardzo mocno ustawioną, ustawioną w swojej hierarchii. Swojej hierarchii myślenia w założeniu, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest najbardziej przerażające, że lew boi się jakby stabilizacji, boi się tego, co nazywamy przewrotem, przewrotem jego myślenia, dlatego, że to burzy jego koncepcję całego myślenia i całej egzystencji, egzystencji, którą opiera przede wszystkim przypuśćmy swoich podwładnych, tak? Czyli kiedy buntują się, wtedy jest przerażony i czasami doprowadza się do bardzo silnego stresu psychicznego, co objawia się, no to są te wszystkie choroby, nazwijmy je dyrektorskie, czy też wrzodowe, czy nazwijmy to jeszcze inaczej, chorobami natury neuropsychicznej. Będzie to tak ładnie brzmiało, a też o wiele przyjemniej i bardziej konkretnie. A w dodatku nie lubi lew, kiedy następuje jakieś osamotnienie jego działań, bo wtedy traci jakby ważność siebie i w tym momencie jest jakby pozbawiony sam swoich poczynań, czy nazwijmy to chwili uczestnictwa w swoim zakresie bytu, czy funkcjonowania jakby własnego ja. To też dlatego lew też chciałby posiadać jak najwięcej, ale to posiadanie musi oprzeć jednak o negocjację, o to, co nazywam konwersacją. Ale ta konwersacja u lwa jest bardzo specyficzna i to też dlatego on konwersacji jako konwersacji bardzo nie lubi, bo nie pasuje to do jego, powiedzmy, że autorytetu. Bo jak? Z królem? Ze mną? A kto ma prawo, jak nie ja, i tylko ze sobą? Można referować, czy konferować, czy też podejmować działania. Przecież te działania to jest, od tego mam sztab swoich podwładnych i giermków, którzy będą to załatwiać, czy osób, które uposażyłem, czy wyposażyłem w pensję, czy jeszcze w jakieś inne działania. I też dlatego lew bardzo ciężko oddaje władzę, bo to jest dla niego kraniec, więc jest takie powiedzenie, niech żyje król, bo umarł król, tak? Albo zmarł król, nie żyje król. Obojętnie, czy wejdziemy w tą stronę, czy w tą stronę, król nie lubi, żeby był jego następca, czy zastępca. I to jest właśnie jedno z największych
upodobań, czy też lęków lwa, żeby nie stracić na czym, tego, na czym się siedzi. Tak? I dlatego przypuśćmy, tak ciężko jest oddać tak zwany stołek, albo nazwijmy oderwać się od tak zwanego korytka. To jest ten problem, który lwy po prostu są majstrami doskonałości w tych działaniach. I to na tyle i zapraszam na dalszy ciąg opowieści. No oczywiście, że o lwach, a to o no, tym, co jest najbardziej niewiarygodnym. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze opowieści o lwach.